polityki tego kraju. Na przykład tutaj na Śląsku było budowane hospicjum dla chorych dzieci. Jakie miasto dało grunty za darmo, to miało takie grunty, które są tak podmokłe, że teraz odwodnienie tych gruntów będzie kosztowało 16 milionów złotych, a postawienie hospicjum 12. Powiedzcie mi, czy to nie jest robienie w chuja chorych dzieci? Powiem wam szczerze, to jest robienie wszystko kosztem chorych ludzi. Jeżeli jesteś chory na raka, idziesz publicznie z ZUS-u na badania, dostajesz, masz pół roku życia, dostajesz badania z terminem na za rok. Termin emerytury jaki? 65-4 lata? Czy myślicie, że ja tam dożyję? Kurwa masz, przecież jestem artystą, ja nie będę miał emerytury, ja będę miał palenie konia na starość, jeżeli w ogóle puknie. Muszę wam powiedzieć szczerze, z całego dziecka. Dzisiaj Gazeta Wyborcza wypuściła, jak mają rodzice żądać alimenty od swoich dzieci. Chyba masz, jaki to jest pojebany kraj. Przecież my dzieci wychowujemy. Nasze dzieci powinny z serca dbać o swoich rodziców, jeżeli są niedołężni i strają pod siebie. Ja mam nadzieję, że będę dobrym ojcem i jakim dobrym ojcem będę, moje dzieci tak zadbają o mnie w przyszłości. Rozumiecie? I tak to działa. Od początku do końca. Mnie nie chodzi o to, żeby Kościuszek powiedział, ale ty ostry kurwa, pizda, Julius, ja pizda. Nie. Ja chcę, żeby ktoś powiedział, słuchaj, ale masz zajebiste dzieci. Dobrze wychowane. Jesteś dobrym człowiekiem. To jest ważniejsze od tego, jakim jesteś artystą, raperem, trenerem i youtuberem.